Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja mam na imię Weronika i dzisiaj zajmiemy się partią naszego brzucha, układem limfatycznym. Zrobimy sobie taki delikatny drenaż, ale głównie zajmiemy się naszą powięzią. Przy okazji tych ćwiczeń efektem ubocznym, jak zawsze, będzie nasza piękna, szczupła talia. Te ćwiczenia najlepiej wykonywać przed snem, wieczorem, kiedy już jesteśmy po całym dniu przygotowani właśnie do tego, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się, zasnąć. Najlepiej półtorej, dwie godziny po posiłku, żeby nasz brzuch był też już rozluźniony, żeby tam żadne procesy trawienne nie następowały. No i co my dzisiaj sobie zrobimy i dlaczego ta powięź? O powięziach też już kiedyś opowiadałam Wam i wspominam dość często w swoich filmach. Powięź to jest taka przeźroczysta błona, która okala nam wszystkie mięśnie w naszym ciele, wszystkie kości, wszystkie organy i właściwie oddzielnie jeszcze każdą komórkę w naszym ciele. Więc gdyby z nas ściągnąć układ szkieletowy, układ mięśniowy i wszystko zabrać, to zostaniemy jako takie, jakbyśmy folię spożywczą wokół siebie poobtaczali. Zostaniemy właśnie z takiej folii utkani. I to jest ta powięź. I teraz, jeżeli nasza powięź poprzykleja się do mięśni, do tkanek, do kości, do tych wszystkich organów wewnętrznych, to ona nam utrudnia pracę. Utrudnia pracę i potrafi zablokować mięśnie. I właśnie dzisiaj będziemy pracować z tym mięśniem tutaj w okolicach brzucha, z tymi mięśniami w okolicach brzucha, po to, żeby rozluźnić, odkleić tą powięź, przy okazji podrenować układ limfatyczny i pozwolić mu popracować. I wtedy pozwoli nam to uwolnić jakby nadmierną tkankę tłuszczową, która odkłada się właśnie wtedy, kiedy mięsień się blokuje, usztywnia i nie ma tej elastyczności. Więc taki cel dzisiejszych ćwiczeń. No i tak jak powiedziałam na początku, szczupła talia całkiem przy okazji. Więc ubierzmy się wygodnie, połóżmy się wygodnie i zrelaksujmy się. Zapraszam do ćwiczeń. No i leżymy sobie już wygodnie. Pamiętajcie, żeby zrobić te ćwiczenia półtorej, dwie godziny po posiłku. Dobrze? To jest bardzo ważne. I teraz przyciągnijmy sobie kolana do klatki piersiowej. Niech te nogi tak swobodnie zostaną. Ręce wzdłuż boków ciała zrelaksowane. I teraz będziemy uderzać na zmianę stopami o podłoże. O, Bella przyszła poćwiczyć. Po to, żeby poprzez wibracje, które wytwarzają się, kiedy uderzamy, możemy je poczuć w dole brzucha. Nogi się relaksują, ale też te drgania przewodzą się do dołu brzucha i troszkę rozluźniamy sobie dzięki temu podbrzusze. Troszkę rozluźniamy sobie mięsień, z którym dzisiaj będziemy pracować. Róbmy wszystko na miarę naszych możliwości. Pamiętajmy, że możemy być w różnej formie, w różnej kondycji. Każdego dnia to może być inaczej. Wykonujmy te ćwiczenia około minuty. Dłużej nie ma potrzeby. I wystarczy. I teraz postawmy obydwie stopy na podłodze i zróbmy takie wytrząsanie. I pamiętamy, ja już o tym też mówiłam, wytrząsanie to jest taki element w przyrodzie występujący, kiedy zwierzęta, te, które są drapieżnikami, atakują, inne uciekają przed atakiem. Więc jeśli taka sytuacja nastąpi w przyrodzie, po wszystkim zwierzęta, te, które atakowały, albo tym, którym udało się uciec, jakby odchodzą na bok i wytrząsają się z tej sytuacji, która przed chwilą nastąpiła, po to, żeby móc dalej funkcjonować, żeby nie tak jak człowiek, jak my to mamy w zwyczaju, że roztrząsamy to, opowiadamy o tym, jak było ciężko. Zwierzęta po prostu idą, wytrząsają z ciała ten stres
i żyją sobie dalej. Tak, oczywiście to jest w wielkim skrócie. I teraz możemy jeszcze unieść nogi w górę i sobie powytrząsać w taki sposób. Naprawdę bardzo do tego zachęcam. Po pierwsze, że to jest ulga dla nóg. Jeżeli dużo chodzimy, stoimy albo w ogóle mamy poczucie takiej zmęczonych nóg, to jest genialne ćwiczenie, żeby troszkę powytrząsać. One się relaksują wtedy. Nawet jeżeli czujemy uczucie takie, że jest trudno utrzymać je w górze, to chociaż przez chwilkę powytrząsajmy. I wystarczy. Na chwilę przyciągnijmy kolana do klatki piersiowej, żeby też rozluźnić sobie troszkę odcinek lędźwiowy plecy. I stawiamy stopy z powrotem na podłożu. I teraz podzielimy sobie tutaj tę część tułowia na 6 części. Tak jakbyśmy zrobili linię przez środek, przez pępek i dwie linie poprzeczne. I mamy 6 takich mini obszarów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz to, co będziemy robić. To, co dla naszej powięzi będzie bardzo dobre i dla naszego mięśnia tutaj, zresztą wszystkich tych miękkich tkanek, łapiemy sobie dłońmi tutaj ten obszar, odciągamy troszkę i wytrząsamy. I to, słuchajcie, może być na początku dość bolesne, jeżeli na przykład nie masujemy swojego ciała, nie ugniatamy, dawno się w taki sposób nim nie zajmowaliśmy, albo dużo napięcia jest w ciele. Może to być bolesne. Jeżeli mamy te powięzi posklejane, to możemy odczuwać to dość boleśnie, więc tutaj sobie stopniujmy i ten ucisk, i długość wykonywania tego. Myślę, że 15-20 sekund wystarczy. Bardzo fajnie to rozluźnia, bardzo, naprawdę. Zobaczycie, zresztą jestem ciekawa, jaki to efekt Wam przyniesie. I teraz idziemy o piętro wyżej, czyli do tego drugiego mini obszaru, łapiemy, podciągamy i znowu wytrząsamy. No i to jest genialny taki przy okazji masaż dla naszych jelit. O, wszystko tutaj super działa. Często się wydaje, że takie proste techniki, one nie przynoszą nam efektów, ale w prostocie też tkwi ogrom możliwości. Zresztą poczujecie, że ciało naprawdę lubi. I wystarczy. I ten trzeci obszar tutaj próbujemy złapać właśnie też, żeby miękką część. Przytrzymujemy, podciągamy i wytrząsamy. To jest bardzo rozluźniające dla w ogóle całego tego obszaru. Wytrząsamy napięcie, ale też odklejamy sobie powięzi. Odsztywniamy mięśnie. I wystarczy. Jeżeli czujemy, że ręce nam troszkę się zmęczyły, to chwilę zostańmy w takiej pozycji, żeby te ręce zrelaksować. Możemy mieć otwarte wnętrza dłoni do sufitu, zrobić 2 głębokie wdechy i wydechy. I przy okazji też można poczuć różnicę między prawą a lewą stroną. Zdecydowanie tutaj po prawej stronie, gdzie nastąpiła reakcja pracy w taki sposób, jak to przed chwilą zrobiliśmy, to wytrząsanie, to też możemy poczuć, że tutaj jest więcej teraz krwi, dotlenione jest to miejsce bardziej. No i przenosimy się na drugą stronę ciała. Ten mini obszar tutaj zlokalizowany na dole. Delikatnie sprawdzamy, na ile możemy złapać tutaj ten obszar, przycisnąć, podciągnąć i powytrząsać. Wytrząsamy. Przypominam, że może to być troszkę bolesne, jeżeli robimy to pierwszy raz, więc dozujmy sobie ten, stopniujmy ucisk, stopniujmy długość wykonywania tego ćwiczenia, intensywność potrząsania. Przyglądajmy się sobie, jak reagujemy. I pamiętamy, że nie wszystko i nie dla każdego. Nie każde ćwiczenie będzie dla nas.
i wystarczy. I przechodzimy o jedno piętro wyżej. Znowu łapiemy, przyciskamy, podciągamy i relaksujemy. Odklejamy nasze powięzi. I wystarczy. I ostatni obszar. Łapiemy, przyciskamy, podciągamy i wytrząsamy. O, możemy też odkryć różne nowe obszary w swoim życiu, miejsca. Być może nigdy się tutaj, albo dawno się tutaj tak nie chwytaliśmy. Więc te miejsca mogą zareagować. I wystarczy. I teraz połóżmy delikatnie dłonie tutaj pod żebrami i zróbmy kilka razy takie łagodne przejścia dłońmi. Jakbyśmy chcieli rozmasować sobie ten obszar. Troszkę go tak ukoić, rozluźnić. Wbrew pozorom to mógł być dość intensywny ruch dla naszego mięśnia, dla naszych właśnie tkanek miękkich. Organy na to zareagowały wewnętrzne. Wszystkie te ćwiczenia też, które dzisiaj tutaj będziemy sobie wspólnie ćwiczyć, mają genialne zastosowanie, jeżeli chodzi o osoby, które cierpią na wzdęcia, na zaparcia, bo ten automasaż też wpływa na nasze jelita. I powięzi, które mogą być posklejane też właśnie pomiędzy jelitami a mięśniem, one się rozluźniają, nasze jelita się rozluźniają, zyskują więcej przestrzeni i z tego napięcia schodząc lepiej pracują. No i dobrze, i teraz specjalne ćwiczenie dla jelit, czyli kładziemy sobie dłonie zewnętrznymi nasadami, czyli tu, gdzie małe palce, w taki sposób, gdzieś tutaj w okolicy spojenia łonowego. I teraz pamiętamy, przepona, jak robimy wdech, przepona schodzi w kierunku właśnie pępka, a z wydechem od pępka w górę z powrotem w kierunku mostka. No tutaj akurat w górę może nie, ale w kierunku mostka. Więc my sobie zrobimy wdech i z wydechem delikatnie lub mocniej, dociskając nasadami zewnętrznymi dłoni, jakbyśmy chcieli te jelita z wydechem za przeponą zabrać w górę. To jest też takie ćwiczenie, które pomaga nam, kiedy nasze narządy wewnętrzne już mają tendencję do opadania. Jeżeli jesteśmy w bardziej dojrzałym wieku, to może się zacząć dziać, więc to jest bardzo fajne ćwiczenie. Jeżeli ktoś cierpi też na przykład na ma wrażliwy pęcherz, to jest też takie ćwiczenie, które podnosząc nam organy wewnętrzne, ten pęcherz i cewkę moczową odciąża. Więc zróbmy kilka razy wdech i z wydechem dociskamy i delikatnie, jakbyśmy razem z przeponą, przepraszam, chcieli zabrać do góry te jelita. I jeszcze raz wdech i wydech w górę ciała. Wdech i wydech. I jeszcze raz. I ostatni raz. I wystarczy. Jeżeli czujecie, że jeszcze, to można powtórzyć. Przyciągnijmy teraz kolana do klatki piersiowej. To jest też bardzo fajne ćwiczenie dla naszych jelit. Zróbmy kilka kółek, żeby rozluźnić ten obszar. W jedną
i w drugą stronę. I powolutku prostujemy nogi, kładziemy sobie dłonie na naszym brzuchu. I przenieśmy całą uwagę właśnie w ten obszar tutaj, tak żeby poczuć, jakie mamy wrażenia po tych ćwiczeniach, żeby mieć świadomość tego, że coś zrobiliśmy dla siebie w tym obszarze, żeby poczuć, jak ciało na to zareagowało, żeby wiedzieć, co tam się wydarzyło, żeby to poczuć, żeby zaobserwować, żeby być ze swoim ciałem w kontakcie. To jest bardzo ważne, bo ciało to my, pamiętajmy. I zróbmy 3 głębokie wdechy i wydechy. Jeżeli jesteśmy gotowi już do snu, to możemy tak sobie zostać i pomyśleć, jak to cudownie, że dzisiaj coś dla siebie zrobiłam czy zrobiłem. Możemy zostać jeszcze z tym uczuciem, tutaj wrażeniem tego obszaru, co tutaj się zadziało. I ja też jeszcze sobie tak chwilę poleżę. Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. Dajcie proszę znać, jak to na was zadziałało, czy coś się wydarzyło, czy coś się rozluźniło, czy jest jakieś odprężenie, co się wydarzyło następnego dnia rano, bo to jest też istotne. To ćwiczenie można powtarzać, kiedy tylko poczujecie, że będzie wam potrzebne. Można zrobić każdego wieczoru. Jak widzicie, to jest dosłownie chwila. Można całkiem sobie się zrelaksować właśnie przed snem, do czego gorąco zachęcam i dziękuję wam za dzisiaj serdecznie. Życzę wam dobrego wypoczynku i spokojnej, dobrej nocy, zdrowego snu. Do zobaczenia.